Wszyscy wierzący i niewierzący, którzy z pobożności, przyzwyczajenia lub na przekór wrogom idą pomodlić się do kościoła dominikanów w Krakowie, znają dziada Ambrożego. Siedzi na schodach w kruchcie, klepie pacierze i dość nachalnie wyciąga powyginaną reumatyzmem rękę, domagając się ofiary. Ludzie dają mu to, na co kogo stać. W zależności od otrzymanego datku, dziad poleca Bogu wchodzących szeptem, półgłosem lub niemal krzykiem. Mnie Ambroży poznał bliżej. Co więcej, łączy nas ze sobą osobliwa przyjaźń. Dlatego z niejakim zażenowaniem przyjmuje ode mnie włożoną pomiędzy szponiaste palce 100 złotówkę. Szepcze wtedy: panie artysto, nie trzeba, przecie my bliscy sobie. Tu godzi się wyjaśnić, kiedy i jak poznaliśmy się. Otóż parę lat temu przyszło mi narysować portal w dominikańskiej kruchcie. Ambroży spoglądał na mnie nieufnie, ale trwało to krótko. Później poprosił o pokazanie rysunku. Niech pana licho, powiedział. Gdybym nie widział przed chwilą czystego papieru, nie uwierzyłbym. Od tej chwili zaczął nazywać mnie artystą. Pewnego lipcowego dnia, gdy słońce niemiłosiernie rozgrzało kamienie Krakowa, wszedłem do kościoła. Ciągnął stąd miły chłód, zaprawiony wonią wosku i kadzidła. Główne drzwi były otwarte. W mroku promienie słońca baraszkowały pomiędzy ołtarzami i nagrobkami. Prawdę mówiąc, zapatrzony w głąb świątyni, nie dostrzegłem Ambrożego. Dziad siedział na swym zwykłym miejscu i, żując chleb, udawał, że się modli. Panie artysto! Zawołał. Nie spiesz się. Umrzeć zdążymy obydwaj. Najzabawniejsze, że ani ty, ani ja nie wiemy, kto pierwszy. Spójrz proszę, ile od wczoraj przybyło nekrologów. Ludzi w moim wieku tam nie znajdziesz. Śmierć plewi twoje pokolenie. Zastanowiły mnie jego słowa. W istocie on z linii frontu przeszedł już do rezerwy. No widzisz, zrzedła ci mina, dorzucił po chwili. A więc siadaj, pogwarzymy. Na progu domu pańskiego każdy ma prawo usiąść. Powiedział to z dostojeństwem godnym kardynała. No i nie umiejąc odmówić, usiadłem naprzeciw niego. Czas porannych mszy już się skończył. Czas wścibskich turystów jeszcze nie zaczął. Byliśmy prawie sami. Rozmowę zaczął Ambroży. Weź pan tę swoją teczkę i podłóż pod siedzenie. To rada praktyczna, od kamieni ciągnie i ani się spostrzeżesz, jak cię pokręci. Ja siaduję na wypchanej włosiem poduszce. Kończąc, wyciągnął rękę, bo do kościoła wchodziły właśnie dwie wiejskie kobiety. Ambroży pozdrowił je po chrześcijańsku, a one w zamian dały jemu i mnie po parę monet. Siedziałem w pąsach, chcąc jak najszybciej pozbyć się tej żebraczej daniny. Mnie też coś dała, szepnąłem. Proszę to zabrać. Ambroży spoważniał i cofnął rękę. Może po raz pierwszy od czasu, gdy tu usiadywał. Po dłuższej chwili milczącego gniewu powiedział. Ofiara twoja jest. Nie lekceważ tych pieniędzy. One przymnożą ci innych. Otrzymałem wtedy 17 złotych i przechowuję je jak zakwas do pieczenia chleba. Wracając jednak do tego upalnego dnia, przypominam, że wtedy poderwałem się, chcąc go czym prędzej pozostawić samego. Dziad nad spodziewaną siłą usadowił mnie i zatrzymał. Artysto, mruknął coś chrypliwie. Czy to taka hańba porozmawiać z żebrakiem? I to ze znajomym żebrakiem? Owszem, pozostanę, odpowiedziałem. Pod warunkiem wszakże, że będę pana rysował. Pozwalam ci na to. Ale przestań dziada nazywać panem. Ja panem nigdy nie byłem i szczycę się tym. Zacząłem tedy na schodach prowadzących z kruchty do nawy portretować Ambrożego. Z zakamarków kościoła wyszedł nagle ksiądz pułkownik Świdziński,
jeden ze zdobywców Monte Cassino. Przywitał się i powiedział: a pan do chwili czasu nie traci. Odrysowawszy wszystkie zworniki, dopadłeś naszego Ambrożego. Na co dziad? Już pan artysta wie, co czyni. Przecie ja za swą brodą bardziej od was obydwu przypominam świętego Józefa. Ksiądz kapelan przytaknął i odszedł. Ambroży zaś mruknął. Jeden żylasty pomiędzy nimi. Co to znaczyło, nie wiem. I właśnie wtedy drobnym kroczkiem weszła do kościoła kobieta wysmukła, może nawet zgrabna, w długiej do stóp spódnicy. Głowę miała przykrytą czymś dziwacznym, co upodobniało ją do pasiecznika podbierającego miód i chroniącego się od pszczelich żądeł. Był to kapelusz przymocowany do głowy tiulową chustą, zawiązaną pod brodą. Dekolt czarnej sukni damy też osłonięty był tiulem. Spoza tych osłon, na pół przeźroczystych, przezierała lisia twarz, jakby nieco za mała do wyniosłej postaci. Głęboko osadzone oczy z pozorną obojętnością patrzące na świat prześliznęły się i po mnie. Szeleszcząc krepą i ciągnąc za sobą woni fiołków, dama przesunęła się pomiędzy mną i żebrakiem, ginąc w przepastnym wnętrzu kościoła. — Popatrz tylko — powiedział dziad, trzymając w ręku 10 groszy. — Dała mi taką jałmużnę. — Wdowi grosz — powiedziałem. Ambroży nastroszył się i odburknął. — Jaka ona tam wdowa? To szlaja. — Ma takie nazwisko? — Nie — wtrącił dziad. — Taki charakter, całą swą naturę. — A cóż to znaczy szlaja? Ambroży jakby wygodniej rozsiadł się na swej poduszce. — Musisz wiedzieć, artysto — zaczął — że człowiek od ćwierć wieku siedzący na progu takiej wielkiej świątyni, chociaż patrzy z dołu, wiele potrafi zobaczyć. Ta dama suto uperfumowana to nie jakaś tam zwyczajna, tuzinkowa paniusia. To okaz szczególny. Nie możesz jej nazywać matką, bo nie ma dzieci, ani żoną, bo nie ma męża. Nie jest ani dewotką, ani lafiryndą. Nie jest ogrodniczką, bo nie ma ogrodu, ani sklepową, bo nie ma sklepu. Przerwałem mu, prawdziwie zaciekawiony. Przecie jednak kim jest? Ano jest, lub lepiej chciałaby być. Kimże? Ambroży uśmiechnął się figlarnie, przymykając jedno oko. Przez pół zakonnicą, przez pół ladacznicą. Przed południem ćwiczyłaby rózgami innych. Wieczorem nadstawiałaby pobicz własne plecy. Straszny to rodzaj baby. Artysto, wierz mi, u takiej nie rozeznasz, kiedy ją Duch Święty nawiedza, a kiedy stado szatanów. U takiej głowa już w niebie, a tyłek wciąż na ziemi. Może też zdarzyć się i odwrotnie. Ambroży! Zawołałem. Skąd wy to wszystko wiecie? Znam świat, synu. Możesz nawet sprawdzić, czy mówię prawdę. Poszukaj jej teraz w kościele. Na pewno leży krzyżem, złoszcząc się o to, że nikt tego nie widzi. Idź na górę przed kaplicę świętego Jacka. I poszedłem kocim krokiem, stąpając po schodach coraz wyżej ku sklepieniom. Przed ozdobną kratą kaplicy na posadzce leżała z rozłożonymi ramionami kobieta spowita w czerń i przeźroczyste muśliny. Najdziwniejsze wszakże wydało mi się to, że jej powłóczysta spódnica była jakby nieco za bardzo uniesiona. Na skutek tego mogłem obejrzeć łydki, a nawet uda rozmodlonej niewiasty. Znieruchomiałem, patrząc. Przez ciało kobiety przebiegały dziwne drgania. Długie palce uderzały o posadzkę, jak o klawiaturę fortepianu. A może to atak epilepsji, powiedział Ambroży. U takiej trudno rozeznać, kiedy ją Duch Święty nawiedzi, a kiedy stado diabłów ogarnie. Schodziłem tyłem z wyżyn kaplicy świętego Jacka. Ta owinięta tiulami kobieta w istocie stanowiła okaz nieprzeciętny. Przechodząc obok Ambrożego, nachyliłem się i powiedziałem: mieliście rację, to naprawdę szlaja. Zobaczyłeś, więc uwierzyłeś, odpowiedział dziad. Zaraz później, widząc zbliżającą się wycieczkę, zaczął wołać: wesprzyjcie starca, jeśli każdy da mi bodaj 10 groszy, uzbieram złotówkę albo parę złotych, wtedy kupię sobie chleba powszedniego. Ambroży nadstawił rękę i zaczął zbierać swe obfite żniwo. Wyszedłem.
tuż przed kruchtą, w słońcu, pomiędzy ciżbą przechodniów, jakiś chłopak całował w usta swą dziewczynę.